Czy faktura wystawiana przez hurtownię dropshippingowe za towar oraz faktura za wysyłkę wystawiana przez kurierów są traktowane przez księgowe jako faktury kosztowe? Tutaj przede wszystkim podstawowa rzecz jest taka, że to tak naprawdę ty musisz powiedzieć księgowemu, co to jest i w jaki sposób to księgować. Ogółem zasada jest taka, że wszystko, co nie jest towarem, jest w tym wypadku kosztem uzyskania przychodu, czyli jakby same transporty jak najbardziej, no chyba, że świadczysz usługi transportowe, to wtedy coś innego. Ale sama jakby tematyka związana z transportem, czyli właśnie kosztami wysyłki, jest jak najbardziej kosztem. Tylko pytanie, czy twój księgowy księguje to dobrze, bo jeżeli to jest KPIR, to są dwie takie kolumny. Jest tak zwana czternastka, czyli są jakby kosztowe, i dziesiątka, czyli towarowe. Jeżeli na przykład masz na jednej fakturze kilka pozycji, to najprawdopodobniej twój księgowy będzie sobie życzył, żeby zaznaczyć, co jest czym, tak, na tej zasadzie, chyba że po prostu księgowy księguje wszystko jako, bo to też można zrobić taką metodologię, że wszystko jest towarem, zarówno w zakupie produktów, jak i w sprzedaży produktów, co tak czasami się zdarza na tej zasadzie. Więc odpowiedź brzmi, zależy od twojego księgowego na tej zasadzie. Tak. Dlatego warto korzystać z tych księgowych, których my polecamy, bo tam jest to uproszczone i jest to łatwiej się często z nimi dogadać.